16 jeszcze. A jak masz na imię, powiedz? Ala. Ala. Ala, to jest dla mnie szok, bo jak kiedyś odwróciłam i zobaczyłam, jaka ty jesteś młodziutka. Jakie życie bywa czasem niesprawiedliwe, prawda? Ktoś mając 16 lat śpiewa tak, jakby miał co najmniej 50, z taką świadomością. Wiesz, to jest niesamowite, bo to znaczy, że ty dostałaś talent od Boga. I to jest coś niezwykłego. Masz w sobie taką subtelność i tak. Cisza w twoim wydaniu, te momenty, kiedy brałaś oddech, kiedy szeptałaś. To jest magiczne w muzyce, że można grać najbardziej rock'n'rollowe koncerty świata, a potem przychodzi zaśpiewać ballady. Jak słyszałam, byłam na koncercie U2 i Bono stanął, grał z samą gitarką, śpiewał bardzo po cichu i była totalna cisza. I na tobie też jest taka cisza. Nie można się oderwać od słuchania ciebie. To jest niesamowite, że ty masz 16 lat. Nie jestem wzruszona. Brawo, naprawdę. Bardzo dziękuję. To było tak, położyłaś mnie na takiej chmurce i oblałaś karmelem. Z taką lekkością dobywasz tych dźwięków, czyściutko, ani nie ma strzału na dzień dobry, ani też nie ma jakby niepewności. Od razu wchodzisz na dźwięk i zostajesz na tym pułapie, który jest tak piękny, że brakuje czasami słów, żeby opisać. No. Dziękuję bardzo. Baron? Ja nie wiem, czy zauważyłeś, może miałeś zamknięte oczy, ale leżałem na innej chmurce, nie że obok ciebie. Wiem. Ale tam gdzieś była druga chmurka, na której ja leżałem, cały oblany kajmakiem przyjemności, który mi się wlewał do uszu. Alicjo z Krainy Czarów. Tak. Jesteś bardzo potrzebna ze swoim śpiewaniem i swoją delikatnością w tym świecie, który jest teraz taki hałaśliwy, wstrętny, brutalny, agresywny. Życzę ci, żebyś przetrwała taka, jaka jesteś. Wiem, że ludzie cię pokochają, ale żeby nie zniszczyli cię swoją miłością. Żebyś została taka, jaka jesteś. Pozostaje ci po prostu wybrać swojego trenera. Ja bym chciała wybrać panią Justynę. No, kochani, dzisiaj mam szczęście, co? No, jest ale dobrze. Ale wzruszające. Ojej. Jak lekko w ogóle. Ale jaki głos w ogóle. I odwracam się, a tutaj stoi taka dziewczyneczka. Atak, no. Dźwięk, wiesz. To dziewczyneczka normalnie. No, a gdzie jest największa fanka? Dlaczego nie ma jej tutaj? Kocham cię, bardzo.